Witam wszystkich. Jak tu Bartek policzył, jest nas 76 osób. 82. Czekamy jeszcze, to nasze największe, można powiedzieć, takie nasze zebranie tutaj poszukiwawczo-archeologiczne. Kolejną rzeczą taką informacyjną, czekamy, dlatego takie opóźnienie delikatne. Oni jadą, ale już postanowiliśmy, że nie będziemy na nich czekać. Jadą archeologowie z Muzeum Państwa, z początków Państwa Polskiego z Gniezna. Chcą nas poznać i współpracować razem, zobaczyć jak pracujemy i tak dalej, czyli nie są tutaj, żeby nas sprawdzać jakkolwiek, czy żeby się krępować i tak dalej. Kolejną rzeczą jest słuchajcie, takie, że przede wszystkim słuchajcie, liczą się zasady gdzieś tam bezpieczeństwa. Cokolwiek się dzieje, informujcie Welesów i nie tylko. Mamy około kilkunastu krótkofalówek, kanał 6. Dawajcie znać. Na stałe będą przynajmniej dwie osoby tutaj w żółtych kamizelkach, czyli tutaj Daniel plus Mikołaj. Wiedzą co robią. Czyli tutaj są, oni cały czas są w tym miejscu. Jakichkolwiek pytań schodzicie wcześniej, można ich zapytać i z nimi tutaj porozmawiać. Słuchajcie, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem oddziałów leśnych. Każdy liczy minimum 30 hektarów. Jeden liczy około 40, więc to jest około 190 hektarów lasów tutaj mamy. Z takich informacji ciekawych, dlaczego akurat tutaj? Przede wszystkim tak, zacznę od początku, może archeologowie. Zobaczymy, czy to oni. Słuchajcie, z takich informacji, tu są woreczki strunowe, ktoś nie ma, proszę się nie krępować, podejść sobie wziąć, jak skończę mówić. Kolejną rzeczą, mamy tutaj karteczki, 4-5 na sztukę, czyli na osobę, 3-4, ze 3-4-5 osób na sztukę, jeśli komuś zabraknie, pyta kolegi i tak dalej. Czy jak archeologowie to... Tak, archeologowie to poczekamy, słuchajcie, 2 minuty. Dzisiaj są bardzo fajne nagrody, ale o nagrodach to chciałbym, żeby Mikołaj powiedział. Brawo. Jest. Dobra, więc tak. Powiedzmy, że będą 3 konkurencje. Pierwsza konkurencja to będzie najlepsze znalezisko. Uznawane będzie według głosów. No, decydujące głosy to tutaj tak postanowiliśmy. Państwo. Tak postanowiliśmy. Szanowny Grego. Dobrze, że Państwo przybyli. Nagroda jeszcze nie jest powiedziana, będzie ustalona. Druga rzecz, wczoraj był Międzynarodowy Dzień Dbania o planetę.
ziemię. Także też mamy taki pomysł, że zrobimy konkurs, kto przyniesie najwięcej złomu. Będziemy ważyć ten złom i później też będziemy wyłaniać zwycięzców. A trzecie... Tu przerwę, ten złom później posłuży nam do bardzo niecnych celów, czyli kupimy za to kiełbaski albo piwo na nasze następne przyjęcie. Tak jest. I trzecie, to będzie po prostu losowanie. Zaraz będę do was podchodził. Zaraz będę do was podchodził, dam wam numerki. Trzymajcie przy sobie te numerki, bo później będziemy losować z tych numerków. Chciałbym w tym miejscu jeszcze wspomnieć o sponsorze, który tutaj nawet jest. Przyjechał z Sosnowca. Tymon, sklep Odyńce. Jeszcze chciałbym wspomnieć o osobie, nie wiem czy tutaj jest z nami, która wygrała licytację charytatywną. To tutaj proszę. Tak. A to jest jeszcze druga osoba, bo dwie osoby były. Dwie osoby, tak? To była licytacja charytatywna stworzona przez naszego kolegę Bartłomieja Stuja dla jego osoby z rodziny, czyli Kaspra Stuja, który choruje na ciężką chorobę i postanowiliśmy wystawić licytację wspólnych poszukiwań. Te dwie właśnie osoby wygrały poszukiwania z nami, przekazały pieniądze, także bardzo dziękujemy. I to chyba tyle z mojej strony. Dobra, no to powiedzmy, że jedną z nagród będzie wykrywacz. O tak, nie powiem jaki, ale będzie wykrywacz. Także to chyba tyle z mojej strony. Tak jak Arek wcześniej wspomniał, ja i kolega Daniel będziemy w charakterystycznych odblaskowych kamizelkach, będziemy tutaj cały czas na miejscu. Przed wyjściem w teren możecie sobie śmiało brać wody, są specjalnie w buteleczkach, żeby były podręczne, jakieś pieczywko, drożdżóweczki. O właśnie, w tym miejscu jeszcze chciałbym podziękować kolegom z Wąbrzeźna, którzy dostarczyli świeże pieczywo z swojej piekarni, także dziękujemy. I chyba tyle. Hipokryzją, gdybyśmy nie zapraszali gości z nimi. A tutaj jest? No, zrywajmy to. To jest dopiero początek. Także może nam wiesz. Mocny sygnał miałeś? Nie, taki sobie. Wiesz, jak dwie łuski, to tam będzie trzeba. No nie wiem, no, będą mieć chłopaki weekend. Gdyby nie, to warto zaglądać tak co najmniej raz w roku, bo my dwa razy w roku zmieniamy wystawy czasowe. Więc... Ja właśnie wtedy byłem za późno, bo się nie załapałem na wystawę tego skarbu przesłysiedliwiecznego z Czerna.
Nie. No, poczekaj, ja nie próbowałam jeszcze, już też nie pamiętam, co to było. To jest na wschodzie, to blisko. Grody czerwieńskie, to właśnie, chyba, to było wtedy, okay. No. Chciałem to zobaczyć, ale... Mamy dwie rzeczy, Wolin. Czyli nie załapałem. I Polskę plemienną, nie? Taka rzecz, o której w sumie coś skoro, żeby to było z Warszawy 5 minut. O, bo to jest Warszawa jeszcze. Jeszcze coś tam siedzi. No tak, jest kawał drogi jednak. Ołów? Ołów. Ty, to może to jaka wiatrówka była? Może tak. Jakby to tu? Ktoś zakopał? No to wiesz, no to czekaj, powiedzmy. Ołów dam tobie. To jest piasek pod gałęziami. Także... Coś ich tam jeszcze było. Nie wiem, czy tutaj coś nie wyciągnęło. O, taka kolka. To dziwne, nie? To się nie trzyma kupy, nie? Ale... Słuchawki do garedla. 21. Dobra, wyjdź z kadru. 21. Jeszcze znać się bez bicia, kto ma 21. Jeszcze w lesie. Może ktoś zgubił. Dobra, to losujemy dalej. Ja mam 29. Dobra, dalej. 69. O! O! To było 96. To drugi raz będzie. Dobra, więc tak. Tiger, Mokwa Makro, 45. 45. Kurde, tak blisko, no. Też. Mamy jeden wyższy. Też blisko. Chyba? To jeszcze raz jedziemy. Dobra, 3, 2, 1. 37. 31. Nie mów trójki, bo po lewo dukacie. 31 jest? 9. Dobra, dalej. 54. Nie szukają. Ja wiedziałem, Jacek, że ty kurwa. Ja widziałem to, że drukował wszystkie numery w kołku. Dobra. Słuchawki do Deusa. 39. 96. 69. Mogę zamienić. 96 jest? Ja mam 93, mogę przyjąć. 99. O, ja. Albo 66. Tak, 80, to są ludzie tu. Albo 9. Nie, bo były numerki od 1 do 100, ale część jest odłożona. Nie miałem. Też? No, ale mi to tam... Ten, nie? A i tak pewnie nie wygrasz, ale masz. Nie, jak masz, to... Poczekaj, zaraz bym się wygrywali. Poszukiwajmy te numerki, dają mu zdawanie. Boże, zgubiłem, mówi, resztę już nie mam. Ten właśnie kolega zablosuje nagrody, nie? Mówię serio, Nie, nie, to ja tam wszystko mam. To nie robi. No. Dobra, i teraz będą szybkie losy na kubeczku. Polecimy. 78. 61. I patrz. Tak. 37. O, jak? 43. No jest, w końcu. Nagroda pocieszenia. Trzecie miejsce, więc zapraszam po nagrodę. Proszę bardzo. Kolejne miejsce.
buty. Ja miałem 12. Tam ktoś miał 10, nie? Bo tą skrzynkę odliczaliśmy, nie? Dobra, więc kolejne miejsce. Tamten chyba pan. Zapraszam. Podaję się kilo? Ale było jeszcze... 10. Jeszcze dycha. Dobra, to zapraszam. Dobra. To wszystko. Z istotnych rzeczy teraz przejdziemy do części kulminacyjnej imprezy. A ja coś wybrałem, bo ja nie program. Pierwsze trzy miejsca tylko były. Dobra, więc tak, teraz przechodzimy do głównych nagród. Nagroda za pierwsze miejsce. To wygrywa Simplex. Zapraszam. To wygrywa Simplex. Tak jak wcześniej wspomniałem, otrzymaliśmy go od zespołu Tymona. Dzięki jeszcze raz. Brawo! Komisję, która wyłoniła zwycięzców. Komisja się rozmyśliła. No i sorry, bo mi tylko kartą wypadł. Komisja, chodźcie tutaj, dla was też coś jest. Tutaj mamy nagrodę za drugi, co tam ciekawego? Miejsce, czyli... A, to było poza konkursem. Drugie miejsce, Pinpointer Nocty, a za drugie Pinpointer Gareta. Czeka, dobra. Najpierw powiemy, czy kierowaliśmy. Kierowaliśmy się, co jest ciekawe, bo wszystko było ciekawe. A ciekawe dlatego, że tak naprawdę znaleźliście Państwo coś, czym i tak nikt nie wie na dzień dzisiejszy, co jest. Bo trudno o większości tych znalezisk weryfikować, co to tak naprawdę jest. Ale wybraliśmy rzeczy, które mają według nas ciekawy potencjał i naprawdę można bardzo dużo, jeśli odpowiednie osoby zajmujące się odpowiednimi rzeczami to przeanalizują, to naprawdę mogą dużo na ten temat powiedzieć. Pierwsza rzecz to pierwsze miejsce. Fibula. Tak ładnie pisaliśmy. Fibula tarczowata. Generalnie jest ciekawa, jak sobie przeanalizowaliśmy na szybko, to ewentualnie może być rzymska. Tak, znaczy kształt odpowiada takiej figurom tarczowatym z emalią, ale ona jest jeszcze tutaj, konstrukcję ma trochę inną. Jak Morawieckiego pan. Jest troszkę inna. Ale no jest inna od tych, które... To tak drugi, trzeci, ale wiemy mniej więcej, wiemy mniej więcej, kto się na tym zna lepiej od nas, więc... I to jest pan Mariusz Gajewski, tak? Dobrze mówię? Zapraszam. Tak. Tak. Nie, no mam już chyba śmierć. Żeś kupił na Allegro. Jakie Allegro, Nie, ja wiedziałem, co ty podejrzony. Chcecie kamień? Dobra, przechodzimy do drugiego miejsca. Tak. Drugie miejsce to... Wiadomo. Jest tuś. To jest tuś, ale tak. Jest bardzo ciekawa zawieszka. Wykonana z dwóch kawałków bardzo cienkiej blachy. Jest fletka bardzo, aż dziwne, że jest metalowa, jak ją weźmie do ręki. I znajdują się na niej przedstawienia dwóch postaci z profilu. Prawdopodobnie kobiety w katalogu i mężczyzny. No to jest coś, czego nie widzieliśmy jeszcze nigdy, tak naprawdę. I do tego jest dosyć romantyczne, no bo jak kobieta i mężczyzna. Kobieta i mężczyzna. Już padają jakieś propozycje nazwisk. Tak. Nie, to znaczy jest to rzecz też potencjalnie bardzo ciekawa, bo to jest tak jak my na to patrzymy, to co wielokrotnie dyskutowaliśmy z Państwem, no znajdujecie jakąś zawieszkę, no dla czy fibule, tam są dwie bardzo ciekawe fibule rzymskie, no ciekawe są, ale ich jest naprawdę bardzo dużo. Tego jest naprawdę sporo i tego się odnajduje naprawdę na pęczku. To przypuszczam, że to też jest jakiś produkt masowy. Tylko że problem polega na tym, że dużo indywidualne mogą być właśnie te dwa obrazki. A jest jeszcze prawdopodobieństwo, że jak to się otworzy, to pod tym, to w tym coś jest ukryte. Tylko mówię, to są prawdopodobieństwa, bo tak naprawdę my analizujemy potencjalne źródło. Przed tym jak przystąpimy, to zadajemy sobie pytanie, o czym ono nam może opowiedzieć. I ona jest naprawdę bardzo intrygująca i może być bardzo ciekawa jej historia. A może być prozaiczna, no ale my nie potrafimy w tej chwili nic innego na ten temat powiedzieć, tylko że warto się temu naprawdę przyjrzeć. I
trzecie miejsce. A przepraszam. Zwycięzca, no tak. A znalazcą był Bartek Kakiet. Dawaj, dawaj, Bartek. Idę. No! Podróbki dowód. 27. Właśnie, podróbki dowód. Gratulujemy. Trzecie miejsce. Bez karteczki. Nie, no to jest niby nic. Duży pomoc. To jest niby nic, a tak naprawdę to też może być coś wielkiego. Bo to jest najprawdopodobniej nakrętka na termos. Niby nic. Okej, tylko zobaczcie Państwo, tu jest jakiś rysunek. A teraz ile my mamy prozaicznych przedmiotów, które są limitowaną edycją? I też znowu potencjalnie może to być naprawdę bardzo, bardzo dużą wartość. Więc choćby za to, że pan tego, no dobrze, no, nie wrzucił na przykład do śmieci, tylko wyselekcjonował. Gratuluję. Ja bym cię wasa jeszcze czekał. My tu jeszcze mamy dla... Znowu ty, nie no, ile można tym kubku? Zapraszamy na część artystyczną. One zostają tutaj. Zapraszamy na część artystyczną. Zapraszamy tutaj na kiełbaski, coś do jedzenia, coś do życia. Integrujmy się. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Generalnie jak trafiliście, że nas jest pół na pół archeologów. Koleżanka, ej, panowie! Ja jestem historykiem, koleżanka jest archeologiem i historykiem. I tak naprawdę taka prośba i rada. Nie dyskutujcie tylko z archeologami. Bo większość tych rzeczy, które wy zobaczcie, te rzeczy, które my wyselekcjonowaliśmy, to są rzeczy, które w ogóle archeologów nie będą interesowały. Generalnie rozmawiajcie z tymi, którzy znajdują się badaniem przeszłości. Tu któryś z panów przyniósł zarąbistą rzecz, naprawdę, ceramikę. Zapytał się, czy kogoś z nas interesuje ceramika. Ale myślę, że nie, bo nas bardziej interesują archeolożki, a nie archeolożki. Nie, one mówią, proszę zobaczyć, to co najwyżej archeolożyca. Archeolożunia. Znaczy, jestem wczoraj poddawany regularnemu mobbingowi od dołu, więc... Znaczy nie, tylko dokończę o tej ceramice. Zwykłe kawałki ceramiki, nic nieznaczące kawałki ceramiki, jakieś fragmenty kubka, fragment jakiegoś talerza. Tylko tam były stempelki. I te stempelki są bardzo ciekawe w tym wszystkim. Nie mówiąc o tym, że jeżeli ktoś naprawdę interesuje się ceramiką, no to jeden z tych kubeczków miał zachowane malunki. A jeżeli ktoś naprawdę jest kolekcjonerem tego i tym się zajmuje, no to dla niego to też może być znowu jakaś limitowana edycja, z której nic nie zostało. To wszystko, co znajduje się, to jest jak znaczki. Może być 50 tysięcy znaczków w jednej serii, ale tylko 10 znaczków będzie kancerowanych. I one będą miały ogromną wartość. Więc życzę wam, żebyście znajdowali te rzeczy, które mają wartość i... A wartość was wszystko? Oczywiście. A przede wszystkim to, żeby was wreszcie uznali, żeby było... No to zapraszamy do baru. Tak, pan. Dobrze gada, poleć mu.